Dzień dobry. Pobawmy się w kombinatorykę. Mamy czasy kryzysowe, gdzie kryzysem wieje z każdej ze stron, więc trzeba tak produkować, tak planować, harmonogramować produkcję, aby ograniczać koszty, ale nie na zasadzie twardych cięć, tylko zaproponuję coś innego. Tak ułożyć harmonogram produkcji, aby zrealizować cele i preferować te zasoby, które są tańsze, czy nasze, czy zewnętrzne, kooperacyjne. Postaram się zrobić taki fajny przykład, który być może będzie coraz bardziej taki częściej spotykany, dlatego że mamy pewne naciski tutaj ze strony Unii Europejskiej i być może będziemy musieli za chwilę patrzeć, jaka jest energochłonność naszych maszyn, jakie jest zużycie CO2, jaka jest emisja CO2, czy ile nas kosztują poszczególne zasoby. I spróbowałem zrobić taką symulację. Mam tutaj cztery linie, bo dwa razy robię to samo, które będę starał się puszczać przez zasoby według jakichś kryteriów. I teraz tak, to są jakieś pudełko białe, pudełko niebieskie, pudełko czarne i one będą trafiały na lakiernię. Ale do wyboru mam trzy lakiernie, w których jedna zużywa więcej energii, druga emituje więcej CO2, ma większy koszt pracy zasobu i na przykład większy koszt przezbrojenia. Te cztery parametry będę chciał optymalizować, czyli koszt pracy zasobu, koszt przezbrojenia, emisja CO2 i zużycie energii elektrycznej. No dobrze, spróbuję sobie coś tutaj, może tak, jeszcze Państwu pokażę, jakie mam tutaj dane w tym wszystkim. Otóż mam lakiernię, może zacznę od lakierni numer 12. Mam lakiernię 12, 13, 14. I ona ma tak, emisja CO2 w kilogramach CO2 na kilowatogodzinę jest 2. Tak sobie przyjąłem, to jest bardzo dużo, ale tak sobie przyjąłem. Koszt pracy zasobu jest 900 zł, koszt przezbrojenia jest 2000, zużycie energii 25 tysięcy kWh. Celowo zawyżyłem, żeby coś mi powychodziło, bo jak dane będą podobne, to nie będę miał takich po prostu przykładów, żebym mógł coś tutaj pokazać, aczkolwiek kryteria będą te same, tylko łatwiej będzie to zobrazować. Więc celowo tutaj wprowadziłem tak wysoką wartość. Co mam na kolejnym zasobie? Na kolejnym zasobie mam wskaźnik emisji CO2 1, koszt procesowy 950, czyli mam coraz wyższy koszt pracy zasobu, coraz wyższy koszt przezbrojenia, bo 2050 i zużycie energii elektrycznej dużo, dużo mniejsze niż przed chwilą, bo 2750 kWh. Na kolejnym zasobie mam wskaźnik emisyjności 3 kg CO2 na kWh. Koszt pracy zasobu 990, czyli znowu więcej, 2100 koszt przezbrojenia i zużycie energii 3000 kWh. Czyli tutaj dość dużo, ale celowo tutaj proszę się nie skupiać, raczej chodzi o przykład, można by tu bardzo precyzyjnie podać, bo 3 MW to trochę dużo, MWh, ale nieważne. Dobrze, spróbuję teraz pokazać Państwu, co drzemie w takiej marszucie. W marszucie powiedziałem, że mam wybrać komorę lakierniczą z grupy lakierni 12, 13, 14, gdzie koszt mam wybrać, najmniejszy koszt, ale on nie może być większy niż 1000 zł, koszt przezbrojenia nie może być większy niż 2,5, a wskaźnik emisji CO2 nie może być większy od kilograma CO2 na kilowatogodzinę. To jest w przypadku produktu pierwszego. W przypadku produktu, czyli tego białej skrzyni, white box, w przypadku innych mam inne kryteria, ale popatrzmy przez moment, co się tutaj zadzieje, jeżeli puszczę taki harmonogram. Czy rzeczywiście zostaną preferowane te zasoby, które bym chciał? No tutaj puściłem harmonogram w tej chwili, w zasadzie już się skończyło, możemy zobaczyć. No i teraz tak, tutaj mam na tej lakierni, na lakierni 13 biały produkt, tu na dwie partie to podzieli, białą skrzynię. Tu mam również tą białą, jako czwarte zlecenie, tu mam czarną. No i teraz tak, trzeba popatrzeć, skrzynia biała jest na lakierni
na lakierni 13. Dlaczego? Popatrzmy na tą technologię. Na technologię, co tutaj mieliśmy. Koszt ma być poniżej 1000. W przypadku skrzyni, w przypadku lakierni 13 koszt jest 950 zł. Ma być koszt przezwlekania poniżej 2,5, jest 2050. Wskaźnik emisji CO2 ma być mniejszy równy 1, w tym przypadku jest 1. Wszystkie inne mają wskaźnik powyżej, więc nie ma prawa ustawić mi tutaj ten harmonogram się inaczej, ponieważ tylko w przypadku tym to jest spełnione. Tylko lakiernia 13 ma wskaźnik emisji mniejszy równy 1 kg CO2 na kWh. Natomiast co się dzieje w przypadku tej pozycji? Zobaczmy. Jeżeli sobie popatrzymy, co wybieramy. Koszt pracy zasobu musi być mniejszy od 1000, a system zaproponował zasób 13. Zasób 13 ma koszt pracy zasobu 950 zł. Koszt przezbrojenia 2500 jest 2050. Energia musi być mniejsza od 3 kWh. Ja mam 2750, więc ten warunek jest spełniony. Tutaj nie wymagam, żeby CO2 było również spełnione, ale gdybym takie kryterium dołożył, że na przykład powiem, że CO2 ma być na poziomie, na przykład emisyjność CO2 miałaby być na poziomie mniejszym równym, powiedzmy 2, tak sobie zróbmy, zapiszmy to, ojojoj, przepraszam, tu mi się troszeczkę zadziało, zapiszemy sobie ten warunek, zaharmonogramujemy, to się nie powinno dużo zmienić. Ale zobaczmy, jaki będzie efekt. Gdyby była jedynka, byłaby preferowana jedynka. Tutaj też może być preferowana lakiernia jedynka, czyli lakiernia 12. Więc zobaczmy, co tutaj się zadziało. W zasadzie efekt jest ten sam, ponieważ lakiernia 13 również spełnia warunek, że emisyjność jest... Przepraszam, lakiernia 13 ma najmniejszą emisyjność, a my tu ustawiliśmy sobie kryterium sortowania... tak, od najmniejszych do największych, więc zostało to spełnione. Gdybym na przykład wyciął te kryteria w przypadku tutaj skrzyni białej, powiedziałbym, że tak naprawdę to ja chcę tylko i wyłącznie, żeby on mi tutaj optymalizował koszt, to na przykład przezbrojenia, że interesuje mnie koszt przezbrojenia, cała reszta mnie nie interesuje, więc harmonogramuj mi to, kolego, tam, gdzie koszt przezbrojenia jest najmniejszy, ale nie może być większy niż 2500. No dobrze, więc ja sobie w takim razie tutaj to zapiszę, zaharmonogramuję, czyli kierujemy się kosztem przezbrojenia. Już ustawiamy sobie nasz harmonogram. Mówimy go, ready, steady, go. No i tutaj hal się rozpędza, zapisał sobie do kolejki. Już tutaj mamy wynik. I zobaczmy, co nam zaproponował w tym momencie, gdzie mamy naszą białą skrzynię. Jest na zasobie 12, ponieważ koszt przezbrojenia na lakierni 12 jest najmniejszy, 2000 zł. Można? Można. Czyli optymalizacja kosztowa, emisyjna, czy CO2, czy energii elektrycznej, oczywiście, jeżeli będziemy potrafili złapać tą wielokryterialność, jest możliwa. No cóż, zapraszam do bliższego zapoznania się z HAL APS, prawdopodobnie najlepszym APS-em.